Tak jak ci powstańcy, którzy 96 ponad lat temu dokonali wyboru i oddali życie za wolną ojczyznę, tak samo kapitan Paweł Cyms, mój dziadek, obecnie tu spoczywający, dokonał również wyboru. Został żołnierzem nowo narodzonego Wojska Polskiego, broniąc rubieży nowonarodzonej ojczyzny. W czasie wojny z bolszewikami, w obronie ojczyzny oraz Europy, otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Wspominał o tym Robert. Z prawdziwym podziwem czytałem nie tak dawno pozyskane z archiwów wojskowych opisy czynów bohaterskich mojego dziadka. Wszystkie krzyże Virtuti z tego okresu kryją za sobą męstwo, brawurę i niebywałą wręcz odwagę. To nie były, szanowni państwo, odznaczenia nadawane od tak sobie za piękne oczy. Bohaterstwo mojego dziadka Pawła Cymsa objawiło się raz jeszcze w czasie wojny obronnej roku 1939, będąc w grupie Klebelczyków pod Kockiem, bronił ostatnich skrawków Rzeczypospolitej. Nagrobek, przed którym się zgromadziliśmy, jest, jak już było wspomniane, finansowany nie tylko przez rodzinę, ale przez Stowarzyszenie Wiara Lecha. Ich zasługi były tu wymienione. I ja chciałbym tylko powiedzieć, że byłem i jestem orędownikiem waszej patriotycznej działalności. Szanowni państwo, wrócę jeszcze do sylwetki mojego dziadka. To był wzór polskiego oficera. Wolny od wszelkich opcji politycznych oraz uwarunkowań politycznych. Wolny, a jednocześnie sługa, wierny sługa Rzeczypospolitej Polskiej. Tą swoją niezależność przypłacił brakiem awansu na wyższy stopień wojskowy, który mu się z pewnością należał. Powrót dowódcy jest w pewnym sensie hołdem po 64 latach od jego śmierci, hołdem żołnierza Rzeczypospolitej, który swoją ojczyznę przedkładał ponad wszelkie dobro. Jest również inowrocławski akcent tego wydarzenia, bowiem wykonawcą nagrobka jest firma Kawit państwa Witkowskich z Inowrocławia i przy tej okazji chciałbym podziękować za solidne i profesjonalne wykonanie tego nagrobka. Szanowni państwo, gdy 27 grudnia 2013 roku tu w tym miejscu na Akropolu Bohaterów dziękowałem wszystkim, którzy się znacząco przyczynili do przedsięwzięcia Powrót Dowódcy, czyniłem to nie tylko z obowiązku, ale z ogromnej wdzięczności i z serca. I dzisiaj chciałbym swoją wdzięczność raz jeszcze wyrazić. Składam również podziękowania wszystkim delegacjom, uczestnikom dzisiejszej uroczystości, delegacjom samorządowym, delegacjom parlamentarnym, delegacjom Wojska Polskiego, szkołom, stowarzyszeniom oraz organizacjom. Składam podziękowania pocztom sztandarowym, także szczególnie mi bliskiemu pocztowi sztandarowemu z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Inowrocławia i gościom przybyłym z Inowrocławia,
to też zasługa pana Józefa Sieja, pomoc pana Tadeusza Hensego. Składam również podziękowania czcigodnym duchownym za sprawowanie dzisiejszej mszy świętej. Księdzu proboszczowi kanonikowi Kasprowiczowi, księdzu doktorowi Michałowi Sołomieniukowi, wyróżnionemu księdzu profesorowi Jakubowi Dębcowi. Dziękuję raz jeszcze za to, co uczynił i przysłużył się do przedsięwzięcia Powrót Dowódcy. Szanowni Państwo, jak wszystkim uroczystościom, a przepraszam, zapomniałem o Tobie, Ramzes. Wybacz mi. Składam Tobie publicznie podziękowanie. Twoja działalność patriotyczna, upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie i nie tylko, jest mi znana od początku moich kontaktów i współpracy ze środowiskiem gnieźnieńskim. I Twoją działalność naprawdę bardzo doceniam. Dziękuję. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować Robertowi, tu z tyłu stojącemu. Ponieważ jak wszystkim uroczystościom upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie, także i dziś przewodzi Robert Gaweł. I ja powiem tylko krótko. Ja życzyłbym wszystkim środowiskom tak sprawnie działającego animatora. A na koniec chciałbym oddać hołd naszym bohaterskim powstańcom, mojemu dziadkowi, kapitanowi Pawłowi Cymsowi, słowami chwała bohaterom. Dziękuję.